Witam wszystkich z tej strony Delangoliry dla Szkoły Pokera Online. W dzisiejszym rozdaniu dnia będziemy rozmawiać o set mining. Gracz z Under the Gun wykonuje minimalne podbicie, ten gracz jest super luz agresji. Jeśli teraz przybetujemy i będziemy chcieli grać przeciwko temu graczowi za wszystko, nasze equity będzie marginalne. I na takie zagranie ma za dużo żetonów. Ma 40 ciemnych. Mamy jednak 19 do 1 implied odds, żeby sprawdzić zakład wysokości 1 euro, mając pozycję z naszymi siódemkami. Mamy również gracza, który jest super luz agresyw na dużej ciemnej i sprawdzenie przez następnych graczy może dać nam lepszą cenę. Więc sprawdzamy i gracz luz agresyw z dużej ciemnej również sprawdza. Trafiliśmy swojego seta, wszyscy do nas czekają. To jest moment, gdzie absolutnie powinniśmy wykonać jakiś zakład. Przeciwnicy nie mają żadnego powodu, żeby wierzyć, że koniecznie mamy asa. A co ważniejsze, ci gracze są super luz. Wykonują dużo zakładów preflop i dużo sprawdzeń po flopie. Więc chcemy zbudować pulę, a niektórzy z takich graczy w wielu przypadkach mogą liczyć nawet na runner-runner. Stawiam 2 euro i pierwotny podbijający zagrał check raise. W tym momencie check raise wskazuje albo mocnego asa, albo nie trafił kart do swojego drawa. Jest oczywiście możliwe, że trafił seta asów. Jeśli tak jest, to będzie to po prostu cooler i go podwoimy. Ale teraz, biorąc pod uwagę jego stack, nie musimy ponownie przebijać, żeby znaleźć się na all-inie do livera. Więc lepiej jest tutaj tylko sprawdzić i pozwolić mu dalej stawiać z asem, albo pozwolić mu blefować z jakimiś kartami, które ma w swoim zakresie. Więc tylko sprawdzam i na turnie to samo, stawia 5. Jeśli sprawdzimy, w puli będzie 20, a jemu zostanie tylko 9,50. Więc możemy tylko sprawdzić i na pewno wiemy, że wejdzie z asem, a jeśli blefował, to dajemy mu szansę, żeby blefował za ostatnie 9,50.